Cześć, ja jestem Anjon i dzisiaj nadszedł długo wyczekiwany dzień. Portal świeci się na fioletowo i mamy oprócz tego Champion Chase Tournament do fuzji Armanza. Ja już odebrałem dzisiaj swoje dwa epiki do fuzji, co dało mi 700 punktów. Plus otwierałem jeszcze przy okazji Champion Training trochę zielonych szardów, ale główną część punktów do tego eventu zdobędę nie otwierając zielone szardy ale otwierając Voidy. Zebranie 70 Voidów bez wydawania gotówki zajmuje dużo czasu, a dzisiaj mam zamiar otworzyć je wszystkie. Mamy podwójne szanse i oprócz tego mamy zwiększone szanse na zdobycie Sulfuriona. No to bardzo dobry HP Burner i jeśli udałoby mi się go wylosować, byłbym bardzo zadowolony. Moja pula Legend Void jest bardzo uboga, Powiem więcej, oprócz jednego czempiona wszystkie inne moje legendy Void nie były zdobyte z szardów. A tą jedyną legendą Void jest Angar, o którym film nagrałem już wcześniej. Pozostałe legendy to były albo fuzje, albo są to zdobycia w grze. Jedynie Tormin miał swój specjalny event, i ja wtedy zdecydowałem się pójść po niego. A dzisiaj do tej puli Legend Void dołączy na pewno jeszcze jedna, a to dlatego, że ta ilość szardów, które posiadam, pozwoli mi wejść bardzo głęboko w Mercy. Nie będzie to jeszcze 100% szansa, bo aktualnie jestem 146 szardów bez legendy, czyli po otworzeniu tych 70, które mam, będę na 216. A to przy ekstremalnym pechu nie gwarantuje mi legendy, ale szansa, że ją dostanę jest bliska 98%, jeśli się nie mylę. Miejsce jest, więc nie przedłużając zaczynam otwierać. Ja nie mogę się już doczekać. I pierwsza dyszka. Zaczynam od epika Meniter, świetny epik, dużo punktów, kolejny epik. Jakby tak dalej było, to wymaksowanie tego eventu jest w moim zasięgu. Ale czekamy na legendy. 1100 punktów, pierwsza dziesiątka i lecimy dalej. Co tym razem? Zaczynamy od Rerek, ale już jest Godseeker. Aniry, doskonały czempion. Chyba według mnie najlepszy epik w grze, to moja druga Godseeker. A nawet mam dla mojej drugiej Godseeker już czterogwiazdkowy Blessing. Oprócz tego inny doskonały epik. Whisper, je akurat mam już dwie, jedna zbudowana, druga czeka i lecimy, trzecia dziesiątka. Doom, Screech, bardzo fajny Rare, Paragon, doskonały Rare, Chevalier, jest kolejny Epic. Tych punktów całkiem nieźle wpada kolejny Epic, Genbo, najlepszy Epik na arenę. I trzeci Epic, Urogrim, też doskonały. No Są epiki, wpadają punkty, ale wiecie co? Nie obraziłbym się, jakbym przed Mercy jeszcze dostał jakąś legendę. A potem jeszcze jedną, ale może jestem zbyt zachłanny. Lecimy dalej, czwarta dyszka. Rerki, Gear Grinder, bardzo fajna rerka swoją drogą. Gear Grinder Renegade, doskonała rerka. I mamy epic. O, oh, kolejna Godseeker. Nieźle, nieźle. Tym razem tylko jeden epic. Ta dziesiątka zdecydowanie najmniej udana, jeśli chodzi o punkty. No ale czekamy na tą legendę. To jeszcze nie jest Mercy, ale już za moment się do niego zbliżamy. W tym momencie mam 180. I jest legenda! Heji. Heji Mono. Nowy dla mnie czempion. No bardzo dobry nuker. Zajrzyjmy do jego skilli. Mamy decrease speed na A1, mamy lockout na A2 i to jest chyba pierwszy tego typu champion na moim koncie. No i mamy jego pasyw, w którym ma gwarantowany pierwszy ruch w rundzie, chyba że jest szybszy od niego hedge'i. Zdecydowanie nieźle. Cieszę się, ale zobaczmy, mamy jeszcze kilka shardów. Lecimy. Może, może jeszcze jedna, tak bez Mercy, tak nietypowo by było. Rerki, Felhound, świetny farmer na kampanię. Golden Reaper, kolejny epic. Dużo tych punktów leci Liceworm. Liceworm jest niezłym czempionem. 1100 punktów. Za każdą dziesiątkę, i jeśli się nie mylę, to chyba ostatnia dziesiątka. Zaraz sprawdzimy. Otwieramy wszystkie i zacznę zbierać wojdy na nowo. Sajlar doskonała do kontroli przeciwników. Kolejny paragon. No i chyba. I chyba nie mamy następnej legendy. Także. Tak jak się spodziewałem, zakończyłem moje otwieranie z jedną nową legendą. Co najważniejsze, jest to legenda dobrej jakości. I teraz muszę się zastanowić, jak ją zbudować, ale jest to kolejna opcja na arenę, a dla mnie to bardzo wartościowe, ponieważ tych opcji nie mam zbyt wiele, zwłaszcza kiedy próbuję grać na live arenie. Wtedy z moją pulą championów nie jest prosto mi reagować na ruchy przeciwnika, więc każda Kolejna dobra postać na live arenę to dla mnie cenny nabytek. Sprawdźmy jeszcze, jak wygląda sytuacja z punktami. Champion Chase. Całkiem nieźle. Event nie jest jeszcze wymaksowany, ale brakuje tylko niecałych 400 punktów, żeby zdobyć 1000 monet. To jest jeden największy soulstone. A Soulstone mają być w użyciu przy nadchodzącym Hero Spad. Także zdecydowanie otworzę jeszcze trochę zielonych szardów po to, żeby zdobyć tą nagrodę. A jeżeli wy otwieraliście dzisiaj szardy, dajcie znać, jak Wam poszło. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, cześć!